No i dzień dobry, moi drodzy. Widzę, że ze wszystkim sobie poradziłem, jeśli chodzi o ustawienia. Bardzo was proszę, że jeżeli ktoś jest w ogóle na czacie po tak długiej przerwie, żeby dał mi znać, że wszystko słychać i widać. Wydaje mi się, że muszę popracować ze światłem i z ostrością, ale spokojnie, to będzie następnym razem. Jest Magdalena, jest Maciej, super. Kochani, szanowni widzowie, wydaje mi się, że w pełnej odsłonie, mam taką nadzieję, to będzie ostatni program na YouTubie. Następne programy będą już, dziękuję Madziu, następne programy będą już na Wanbaju. Ostatnie szlify przed nami, te szlify uda się nam dopiąć już jutro. Wydaje mi się, że wtorkowy program, bo tak będę chciał, jeżeli nic się nie wydarzy, żebyśmy przynajmniej dwa razy w tygodniu wrócili do scenariusza dwóch programów w tygodniu, wtorkowego i czwartkowego. Będzie już na Wanbaju. Być może uda mi się zrobić to, co robią koledzy w Realu 24, czyli rozpocząć przez pierwsze dwie minuty na YouTubie, a potem do sedna sprawy przechodzić już na Wanbaja. Jeżeli uda mi się taka sytuacja, to we wtorek z takim programem będziecie mieli już do czynienia. A dzisiaj ruszamy z przytupem. Zaprosiłem Darka Jaworowskiego. Dla naszych kochanych wilczyc i wilków osoba znana i wydaje mi się, że tytuł, który był również tytułem jego prelekcji na naszym ostatnim zlocie. Podczas naszego ostatniego zlotu wiele zapowiada, wiele dobrego, prawdziwego. Zapowiada lekcje historii, których ciągle mamy zbyt mało i z którymi mamy cały czas problem. I dzięki temu, że te lekcje historii nie odniosły takiego skutku i nie mają takiego znaczenia dużej części naszego społeczeństwa, popełniamy okropne, obrzydliwe w swojej konsekwencji błędy. Ale zanim połączę się z Darkiem, tak jak zresztą się z nim umówiłem, przeczytam nasze ogłoszenia. Wydaje mi się, że nic się nie tnie, wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Dajcie mi jeszcze tylko informacje, bo ja przy pomocy kilku specjalistów, ale mimo wszystko sam walczę z tym i to jest dla mnie największe wyzwanie. Właśnie ta technika i to zainstalowanie się w nowym studiu. W nowym studiu, w którym to cały czas trwają prace remontowe, idziemy ku końcowi, ale dzisiaj, jak może zauważyły wnikliwe osoby, jestem w podwójnej koszulce, bo tu jest dosyć chłodno. Nie jest źle, sprawdzałem, para przestała niedawno lecieć z ust, więc wyszliśmy powyżej 15 stopni, ale mimo wszystko, żeby czuć się komfortowo, założyłem jeszcze jedną koszulkę na siebie. Także, szanowni państwo, czytam ogłoszenia. Przechodzimy za chwilę do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli do oceny rzeczywistości, oceny politycznej rzeczywistości w oparciu o doświadczenia historii. Wszystkie osoby, które chcą dołączyć do Watahy Głosu Obywatelskiego, prosimy przed przyjściem na spotkanie o obejrzenie dwóch programów dostępnych na kanale Głosu Obywatelskiego. Pierwszy program to Watahy Po co dlaczego z 25 sierpnia 2021 roku oraz drugi Watahy Idą dalej z 15 października 2021 roku. Na spotkaniach będziemy o tym rozmawiać. Spotkanie Watahy Głosu Obywatelskiego z Poznania we wtorek 31 stycznia o 18:00 zbiórka przed wejściem do King Cross Marcelin od ulicy Bukowskiej. Przy okazji pozdrawiamy Łukasza i pozdrawiamy jego niedawno narodzoną malutką wilczycę, malutką córeczkę. Łukaszu, trzymamy kciuki. Pozdrowienia dla mamusi, pozdrowienia dla maleństwa. Spotkanie WGO Kraśnik pod pomnikiem Partyzanta 27 stycznia o 17:00 czekają 15 minut. WGO Warmia i Mazury zaprasza na spotkanie dla chętnych, którzy chcą wejść w szeregi Watahy Głosu Obywatelskiego w sobotę 28 stycznia o 13:00 przy ratuszu przy Rynkowej 3 w Pieniężnie. Rynkowa 3 w Pieniężnie 28 stycznia o 13:00.
WGO Emigracja Luksemburg zaprasza na spotkanie osoby wyrażające chęć działania oraz wstąpienia do Watahy Głosu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się 29 stycznia o 14 w miejscowości Luksemburg przed pomnikiem Złotej Kobiety. Serdecznie zapraszamy. Luksemburg jest tak bogaty, że nawet ma złote kobiety. Spotkanie w Radomiu dla nowych osób, które chcą maszerować z WGO w środę 1 lutego o 17 przy pomniku Jana Kochanowskiego, plac Korabcego. Zapraszamy. Spotkanie WGO Starogard Gdański 2 lutego w czwartek o 18, Park Miejski przy pomniku Wieżyczanki. Warszawskie WGO zaprasza na spotkanie dla nowych osób w piątek 3 lutego o 19 pod popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego przed wejściem do Parku Skarszewskiego. Czekamy tylko 15 minut. Świętokrzyska WGO zaprasza na spotkanie dla nowych osób w sobotę 4 lutego o 16 w Kielcach w Parku Miejskim przy Muszli Koncertowej. Spotkanie WGO dla nowych osób w Krakowie 5 lutego w niedzielę o godzinie 14.30 pod Barbakanem. Czekamy 15 minut. Spotkanie dla nowych i stałych członków WGO Bieszczadzkiej 7 lutego we wtorek o godzinie 18 w Słodkim Domku w Lesku. Również czekają 15 minut. Spotkanie WGO Szydłowiec dla nowych osób odbędzie się 7 lutego we wtorek o godzinie 17.30 w Parku Niepodległości pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej. Park koło cukiernia Damczyka. Czekają 15 minut. Nowe osoby chcące budować WGO na Podlasiu mogą się spotkać w piątek 10 lutego na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Spotkanie WGO Leszno-Wolsztyn dla nowych osób odbędzie się 11 lutego o 17 w Włoszakowicach przed pierogarnią Stara Kuźnia. Kujawsko-Pomorska WGO zaprasza w sobotę 18 lutego o 16 w Bydgoszczy na rynku pod pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej. Oficjalny adres, przez który można się z nami skontaktować, to kontakt@glosobywatelski.tv oraz zapraszamy na naszą stronę www.glosobywatelski.tv. Kochani, szanowni, brońmy gotówki. Akcja Brońmy Gotówki. Jeszcze nie było takiego zainteresowania naszą akcją, choć akcji zrobiliśmy co niemiara jako Watahy Głosu Obywatelskiego. Prosimy tylko, jak będziecie pobierać nasz projekt, żebyście go nie zmieniali. Projekt akcji Bronimy Gotówki jest naszym dobrem intelektualnym, jest naszym kapitałem intelektualnym i zabieranie go, wycinanie naszego logo bądź zmiana bez naszej zgody tego projektu jest po prostu złodziejstwem. Złodziejstwem intelektualnym, złodziejstwem można nawet powiedzieć ekonomicznym. Bardzo Was proszę, nie róbcie tego. Możecie pobierać, możecie oczywiście z nami dyskutować na tematy rozszerzenia tego projektu, ale my jako właściciele i autorzy tego projektu bardzo prosimy, żebyście wszelkiego rodzaju zmiany, jeśli mają być wprowadzone, wprowadzali za porozumieniem stron. To jest rzecz pierwsza. A na zmiany się raczej nie zgadzamy, bo jest to po pierwsze rzecz przemyślana, a po drugie, jak puścimy proceder, to każdy będzie używał naszych materiałów promocyjnych, jak mu się będzie podobało. W ostatnich 2 latach, nawet ostatnio, dotarły do nas nasze projekty, które zostały całkowicie przerobione. Oczywiście zostały wycięte nasze loga, został wycięty adres do kontaktu z nami i większość ugrupowań wolnościowych się w ten sposób zachowuje. Bardzo to jest nieładne, bardzo to jest brzydkie. I świat polega na tym, że może się nawet komuś wydaje, że drugiego okradł bezkarnie, ale ta kara zawsze przyjdzie, więc nie lubimy być jako wilki okradani. To, co my wypracowaliśmy, to, co my upolowaliśmy, należy do nas, moi drodzy. Jeśli będziemy mieli taką ochotę i ktoś nas o to poprosi, to oczywiście się podzielimy. Ale nie róbcie tego bez naszej zgody. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia, to tyle, jeśli chodzi o sprawy ważne. A teraz dzwonimy do naszego gościa, Darka Jaworowskiego, z którym będziemy się łączyć przy pomocy telefonu. To też jest kolejna sprawa, nad którą będę pracował.
żebyśmy więcej używali połączeń typu Skype, żebyście naszych gości mogli oglądać, ale jak to ktoś się ostatnio wyraził w Głosie Obywatelskim, najważniejsze jest słowo i głos. Na początku było słowo i ciałem stało się słowo, i stacją stało się słowo, i grupą stało się słowo. To nas Darek załatwił. I watachą stało się słowo, idea stała się watachą i watacha przyświeca, watasze przyświecają ideę pewnego rodzaju, przede wszystkim główna idea, kiedy jest duży sztorm, spore zamieszanie, kiedy zgasną wszystkie światła, kiedy rzucają w nas kamieniami i nie wiemy, w którą stronę iść, zawsze mamy latarnię, którą jest jakaś wartość i tej wartości będziemy się trzymać i za każdym razem, nawet jeżeli wydaje się to bezsensowne, co robimy w danym momencie. No. Cześć Dareczku, poczekaj chwileczkę. No odzwonię. No dobrze, bo weszliśmy właśnie na antenę, zgodnie z umową. Trzymając się danej idei, trzymając się danej latarni, nawet jeżeli dziś wydaje nam się to nieopłacalne, bądź może trochę niefrasobliwe, zawsze na końcu tej drogi okazuje się, że taki azymut należy obrać. Takie są watachy Głosu Obywatelskiego i taki również jest gość w dzisiejszych programu Głos Obywatelski, Dariusz Jaworowski. Nie muszę wam chyba człowieka przedstawiać. Jest to człowiek, który działał nie tylko jako opozycjonista, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było, albo kiedy byłem kilkuletnim chłopcem. Człowiek, który działał i założył jedną z pierwszych, jak nie pierwszą, Darek mnie za chwilę poprawi, wolnościową stację telewizyjną, która miała olbrzymią ilość subskrybentów i olbrzymią ilość słuchaczy. Człowiek, który nadal bywa na różnego rodzaju ważnych uroczystościach i je filmuje, dokumentuje swoim profesjonalnym sprzętem. Ostatnio nawet pozwolił mi skorzystać z jego materiałów filmowych, które były dużo lepsze od moich materiałów filmowych. Nie jest tajemnicą, że ja się w technologii gubię i ja wcale technologii za bardzo nie lubię. To jest właśnie Darek Jaworowski, prawdziwy opozycjonista, człowiek, który stał zawsze po stronie prawdy. Po tej stronie pozostał, dlatego jego kiedyś bój na czupryna się mocno przerzedziła, ale umysł ostry jak brzytwa, pięść nadal twarda jak młotek. Także drodzy Państwo, dziękuję Darku, że jesteś. I co to znaczy, że każda agentura tworzy własną opozycję? Czy dobrze mnie słychać? Bo wziąłem sobie na głośno mówiony, żeby było wygodniej, bo tak by ucho mnie bolało. Bardzo dobrze cię słychać. Aha, no dobrze, tak wolę rozmawiać niż tak przy uchu trzymać słuchawkę. No ja wzorem swoich przodków, mojego dziadka, który był osobistym kierowcą generała Hallera, brał udział w Litwie Warszawskiej, zginął w Powstaniu Warszawskim, prześladowany był po zamachu majowego, po zamachu majowym przez towarzysza Ziuka, agenta austriackiego Stefana II. No i później mój ojciec też mi dał, bo dziadka nie mogłem znać, bo zginął w Powstaniu Warszawskim, ale mój ojciec był ciężko ranny w Powstaniu Warszawskim. No i później cały czas niestrudzenie walczył o Polskę w różnych organizacjach, jak to nazywają ich, żołnierze niezłomni. Bo ta nazwa żołnierze wyklęci to mi nie bardzo pasuje. To byli i są żołnierze niezłomni. Tak jak i my jesteśmy takimi niezłomnymi, bo walczymy o ideę, o wartości, używając czegoś takiego jak honor. Honor jest czymś najważniejszym w tym wszystkim. Kto nie ma honoru, agenci nie mają honoru. Oni się nie kierują honorem. I trzeba uważać na takich ludzi, co przede wszystkim utracili zdolności honorowe. To są pierwsi podejrzani, którzy mogą być agentami, bo żaden agent nie ma honoru, nie kieruje się honorem, tylko czymś innym. To tyle chciałem na wstępie powiedzieć. Czy dobrze mnie słychać, bo tak nie mam odezwu. Bardzo, bardzo dobrze cię słychać, nie masz odezwu, więc to świadczy o dwóch rzeczach. O pierwszej, że dobrze cię słychać, bo nie próbuję cię subordynować, i o drugiej rzeczy, że pan redaktor Andrzej Poneta dojrzewa w swojej roli i nie przerywa swojemu gościowi, co na początku mojej kariery było mi wielokrotnie i słusznie zarzucane. Także zarówno wilki, jak i widzowie telewizji Głosu Obywatelskiego wychowali mnie,
I dlatego ci nie przerywam. Na pewno będziesz poinformowany, jak będzie jakiś problem, ale o dziwo dziś ani z internetem, ani z łączami problemów nie mamy. Zanim ci oddam głos i będziesz dalej opowiadał, chciałem was przeprosić, że nie wszystkie ogłoszenia zostały przeczytane. Przeczytałem te, które dostałem, więc prawdopodobnie coś gdzieś centrali i mojemu oficerowi prowadzącemu umknęło, dlatego was bardzo przepraszam i te ogłoszenia będą prawdopodobnie za chwilę zamieszczone tutaj na czacie, możecie je sami zamieszczać, jeżeli jesteście, szczególnie tu chodzi o Polonię. Ktoś mi napisał tutaj, że zapomnieli o Polonii. Rafał, zapomnieli o Polonii, tylko Zbyszka przeczytali. Rafałku, w takim razie, jeżeli masz te ogłoszenia, to je wpisz, a jak nie, to za chwilę ktoś, kto się będzie tu opiekował czatem, na pewno to dopisze. A jeśli nawet nie, to w komentarzach pod programem te ogłoszenia wpisane będą. Dobrze, honor, sposób, w jaki patrzymy sobie w lustro przy codziennym goleniu się, bądź kobiety przy myciu zębów, zresztą faceci też przy myciu zębów, ale no, kobiety się raczej nie golą. Honor, spojrzenie w lustrze, umiłowanie do ojczyzny, okej, ale w jaki sposób wyczuć tę grę? W jaki sposób wyczuć to, jak kogoś nam podstawiają? W jaki sposób wyczuć to, jak opozycję, w której zazwyczaj tacy ludzie jak my musieliśmy być, odróżnić od agentury? Każda poważna agentura, a szczególnie taka agentura pewnej nacji, no, zawsze sobie buduje własną opozycję. Czyli albo tworzy ją od zera, czyli tworzy swoich takich od samego początku takich kumratów, czy jakichś innych, po to, żeby mieć nadzór nad nimi i od razu ustawia szefa na ja tam akurat nasunęła mi się ta nazwa, bo w tej chwili, natomiast to też są inne organizacje. I od razu oni ustawiają swojego szefa na czele, tworząc mu mit, bo to jest bardzo ważne, taki mit, i ten człowiek jest zawsze prowokatorem, nigdy nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości, stara się ją ukrywać, i on dopada, jak wyjdzie na jaw, pewne fakty, jak wychodzą na jaw, to albo nim zaprzecza, albo mówi, że on za to nie odpowiada, no, różne ma takie wykręty. To są ludzie bez wątpienia wyszkoleni. Wyszkoleni w każdym tego słowa znaczeniu. To szkolenie jest, często wiele lat trwa. To są tak zwani nielegale. No. To tak zwani są w tej nomenklaturze takich wywiadowczych. To są ludzie szkoleni, często od dziecka nawet niektórzy, wrzuceni na jakiś front, i oni są uczeni pewnej ideologii, często oni mają większą wiedzę od nas na temat tej ideologii, którą chcą infiltrować i zwalczają. No bo ich zadaniem jest to i oni wypełniają to zadanie w ten sposób, żeby wywyższyć się nad innymi. Jak ich można rozpoznać? Rozpoznać ich można poprzez prowokacje. Normalny człowiek pewnych rzeczy publicznie nie powie, bo albo będzie się wstydził, albo będzie się, można powiedzieć, obawiał skutków tych słów, będzie szanował własny język polski, będzie szanował własną rodzinę i własną ojczyznę, nie będzie pluł na nią, bo taką podstawą jest też rozpoznawania, że ktoś może być jakimś agentem obojętnym jakimś. Obojętnie jakiego kraju, obojętnie jakiej organizacji, bo agentami nie są tylko państwa. Są różnego rodzaju organizacje, które mają interes w tym, żeby wprowadzić swoją doktrynę, swoje prawo tu w Polsce, żeby poprzez demokrację. Demokracja jest takim narzędziem, które doskonale nadaje się do kontroli ludzi. Ludzie bardzo szybko ulegają pewnym takim no, osztukańczym wizją, że my coś możemy w demokracji.
że my, wybierając kogoś, decydujemy o tym, jaki będzie nasz los. Nie, my nie wiemy, kogo wybieramy tak naprawdę. Ja tam mówię w kontekście obecnych wyborów, bo trzeba uważać, na kogo oddamy swój głos. Czasami lepiej nie pójść do wyborów, niż mamy oddawać głos na mniejsze zło. Na zło się w ogóle nie oddaje głosu. Dlaczego? Bo zło jest złem. Mniejsze jest tylko z pozoru mniejsze. Tak naprawdę one nam może wyrządzić dużo większe zło niż te zło, które widzimy, że jest, to łatwo takie zło możemy zwalczyć. Ale przepraszam Darku, że ci wejdę w słowo. Ja kiedyś, jak się zacząłem interesować polityką jako kilkuletni bądź kilkunastoletni chłopak i słyszałem już te stwierdzenia, mniejsze zło, ono było chociażby używane w stosunku co do wyborów Wałęsa-Kwaśniewski, jeszcze wcześniej, a potem za każdym razem Korwin-Mikke mówił wybór między dżumą a tyfusem. Nieżyjący mój tata, siedząc w fotelu, zastanawiając się nad tym, powiedział, ja mówię, tato, co to znaczy, że mniejsze zło? To znaczy, że co, że lepsze jest to zło? On mówi, synu, mniejsze zło jest po to, żebyśmy je łatwiej mogli przełknąć. Mówi, to jest to samo, tylko po prostu łatwiej to można zaaplikować. Łatwiej w nas to wchodzi. Także to jest dokładnie to, z czym teraz, z czym się mierzymy i o czym ty opowiadasz. Chciałem się tylko dopytać, bo ty użyłeś tu nazwy jakiejś. Ja nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, mówisz o kamratach? No tak, tak. Tylko musisz uważać, że to są poważne zarzuty. Na takie zarzuty należałoby mieć pewnego rodzaju nie tyle przesłanki, co dowody. I należałoby pamiętać o tym, że nawet jeżeli wśród jakichś organizacji są ludzie uważani za agentów, bądź tymi agentami są, to pamiętajmy, że w takich organizacjach są również ludzie, którzy są naprawdę oddani sprawie, którzy wierzą, którzy są całym sercem za daną sprawę. To są patrioci, więc trzeba by było bardzo ważyć słowa w tym przypadku. My słów ważyć nie będziemy, jeśli chodzi o prawdę, dlatego robimy tego typu programy i nie boimy się ataków, czy tam różnego rodzaju dziwnych akcji. Różnica między nami a całą resztą polega na tym, że my jesteśmy cały czas na wojnie, nas cały czas atakują, nas cały czas opluwają, więc dla nas się nic nie zmienia, a my mimo wszystko idziemy osłabieni, wybrużdżeni różnego rodzaju szramami, bliznami, ale będziemy szli do przodu. Tyle, że mówię, trzeba uważać i wiedzieć, co się mówi. To nie tylko jest teraz do Darku, do ciebie, ale to też jest do całego społeczeństwa antysystemowców, ludzi wolnych, żeby wiedzieli, co się mówi. Dlatego taki mój apel o tę edukację, o zdobywanie świadomości, żebyśmy mieli argumenty w ręku, żebyśmy rozumieli to, co się wokół nas dzieje i żebyśmy mogli agenturę punktować. Tak, tak. Tu chodzi też jeszcze o pewne wartości, idee. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest patriotą, że jest Polakiem, to powinien mieć polskie obowiązki. Nie ma innej definicji Polaka. Jesteś Polakiem, to masz polskie obowiązki. Nie ukraińskie, nie rosyjskie, nie niemieckie, nie amerykańskie, nie żydowskie, nie jakiekolwiek inne, tylko polskie obowiązki. Polski obowiązek to polega przede wszystkim na poszanowaniu naszych wartości, naszej kultury, naszej cywilizacji łacińskiej. Jeżeli ktoś te wartości plugawi, jeżeli ktoś twierdzi publicznie, że jest wrogiem cywilizacji łacińskiej, jeżeli ktoś twierdzi, że srama Biblię i na przykład wysławia Stalina, Sierowa, czyli morderców Polaków, ktoś, kto kłamie nieustannie, kto nie ma zdolności honorowej, no to mogę podejrzewać kogoś takiego, że to nie jest albo człowiek normalny, albo jest to agentura. A badałem pewne sprawy sobie w pewnym momencie i doszedłem do wniosku, że jest to żydowska agentura. A czemu tak? Bo niejaki Aleksander Jabłonowski, to był polski taki historyk, taki badacz, który w XIX wieku
opisywał w takiej wsi Sambor o życiu Żydów, głównie takiej sekty żydowskiej, frankiści. Można przeczytać, te materiały nie są nigdzie tajne, jak się wgoogluje, napisze w Google'ach. W Muzeum chyba Polin te materiały są. One są publicznie na stronie, można to przejrzeć, także to można łatwo zweryfikować. No i tak się zastanawiałem, bo ja Wojtka Olszańskiego poznałem bardzo dawno, a może jako jeden z pierwszych go poznałem. I zacząłem go w pewnym momencie promować, bo on mnie oczarował. Oczarował swoją właśnie wiedzą na pewne tematy, o które człowiek miał tą wiedzę, ale nie tak zbilansowaną, jak on przekazywał. Bo człowiek wyszkolony ma wiedzę taką do przekazywania innym. Tak jak my, nie do końca mamy taką wiedzę, żeby można było ją przekazać wszystkim, chyba że jest się profesorem czy wykładowcą, to wtedy nie ma problemu. Ale nagle na ulicy zaczął wyuczony na pamięć, czy jakoś tak bez żadnych takich zająknięć, no, niesamowity wykład na temat pewnych wartości. No to się spodobało ludziom, ludzie to kupili łatwo. Ludzie może nie pamiętają innych rzeczy, co on mówi, ale żeby kogoś poznać, to trzeba nie tylko ten jego dorobek z jednego, czy z drugiego, czy z piątego materiału filmowego oglądać, ale też rozpoznać jego czyny, co on robi. Wszelkiego rodzaju prowokacje, które powodują to, że my zamiast iść do przodu, to nam przykręcają śrubę, no to kto ma interes w tym, żeby tak się stało? Szczególnie jest to śruba przykręcona przez środowiska żydowskie związane z niejakim z Abrahamem Foxmanem albo prezes Światowego Kongresu Żydów z Lauderem, prawda? Które mają tutaj wyraźne roszczenia względem naszych majątków i względem naszego prawa, bo oni chcą nam narzucić pewne prawa i chcą nas ograbić z naszych majątków, które są im niezależne. Bo polscy Żydzi, których ja znam sporo polskich Żydów, miał okazję też poznać Zbyszek Modrzejewski ze mną, jednego takiego Żyda, Bronisław Szenicer, który mimo że stracił, jego rodzina straciła majątek w Holokauście, czyli w wymordowaniu tych Żydów. Jego mama jako jedyna uratowała się z tego majątku. Jego dziadek zginął, zginęli wszyscy i był jego dziadek bardzo bogatym człowiekiem. Miał majątki w Warszawie, miał fabryki. To on mówi, że on jemu przez głowę, ani jemu, ani jego ojcu, czy jego mamie nie przyszło przez głowę, żeby upominać się o majątki, które stracili nie tylko oni, ale inni Polacy. I do dzisiaj on się nie upomina. A są jacyś Żydzi, którzy w Ameryce chcą tych majątków, które im się nie należą. Nie przynależą nijak. Chociażby taki polski Żyd, polskiego pochodzenia, mówi tam, jego ojciec czy dziadek się urodził w Polsce, profesor Finkelstein, który napisał książkę Przedsiębiorstwo Holokaust. Bardzo ciekawa książka, polecam wszystkim. Jemu się oczy otworzyły. Co Abraham Foxman i co Lauder wyrabiają. Oni okradają nie tylko Polaków, ale i tych Żydów, którzy ucierpieli w Holokauście. To jest, i dlatego napisał książkę, że to jest przedsiębiorstwo Holokaust, czyli oni zarabiają. Tu nie ma żadnej idei, nie ma żadnej wartości. Tylko tu chodzi o kasę. Tu chodzi o kasę i to o grubą kasę, bo to są już chyba, o ile wiem, to około biliona złotych oni się domagają od nas, ponad 330 miliardów dolarów. Także to są duże sumy, a co trzeba zrobić, żeby Polacy zaczęli spłacać te pieniądze? Proszę mnie słuchać, że my już spłacamy te pieniądze po cichu, w jakiś sposób. To trzeba mieć albo tu, we wszystkich tych strukturach możliwych, które są w stanie dojść w Polsce do władzy, mieć swoich agentów. Mieć swoich agentów, czyli mieć ludzi, którzy będą albo służyć tym agentom, czyli ci agenci muszą mieć na nich jakieś haki, albo bezpośrednio ci agenci będą we władzach.
we władzach albo partii, albo w Sejmie, albo w rządzie. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. A oni są mistrzami od lat już spisków, mistrzami intryg, bo chociażby Biblia i ukrzyżowanie Chrystusa i to jest jak gdyby dowodem na to, że oni to robili. Bo przecież Chrystus, jak wkraczał do Jerozolimy, to był owacyjnie przez Żydów, tam to nie byli Żydzi w ogóle, bo Żydzi to jest pojęcie XIX-wieczne, to jak pisze pewien żydowski profesor z Tel Awiwu, Shlomo Sanda, że Żydzi to jest naród wymyślony. Nie ma czegoś takiego jak naród żydowski. Jest to naród wymyślony. To byli Judejczycy, mieszkańcy Judei, Judejczycy, to często Palestyńczycy, Samarytanie i inni, ale to nie jest temat akurat tego, co chcę powiedzieć, tylko tak to wspominam o tym. To oni owacyjnie witali Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawcę, jako Mesjasza, jakiego kogoś, kto wybawi ich z tej niewoli rzymskiej. I co się stało? Jak Sanhedryn, Rada Starczych, a dokładnie naczelny, nie rabin, bo rabinów wtedy kapłan. Trzeba pamiętać, że wtedy panowała w Judei religia nie mojżeszowa, tylko inna, odwołująca się, to bardzo dobrze na ten temat mógłby powiedzieć kto na ten temat, Waldemar Chrostowski, profesor Waldemar Chrostowski, to on doskonale na ten temat właśnie pisze i książki, i ma wykłady na ten temat. To jest chyba najlepszy znawca tego tematu. Tam był mozaizm panował. Judaizm jako taki powstał dopiero po obaleniu świątyni w Jerozolimie w 70 roku. W opozycji do chrześcijaństwa. To trzeba pamiętać. Czyli współczesny ten judaizm rabiniczny, talmudyczny powstał w opozycji do chrześcijaństwa. I jego jedynym celem jest zwalczanie chrześcijaństwa. Wszędzie na świecie, różnymi metodami. I przez to oni tworzą sobie różne agentury po to, żeby zniszczyć chrześcijaństwo. Bo to jest największym zagrożeniem dla nich. Bo gdy nie będzie chrześcijaństwa, to oni będą tą religią dominującą i będą mogli już w 100% rządzić świat. A na razie chrześcijanie, a dokładnie katolicy jeszcze więcej, no też prawosławni, też możemy ich zaliczyć do tego, są spadkobiercami tego judaizmu biblijnego. Judaizmu biblijnego, czyli tej starszej o wiele religii niż ta religia judaizmu talmudycznego. Na czym to polega? To polega na tym, że najważniejsze, jak to ja za Waldemarem Chrostowskim to powtarzam wszystko, bo warto i polecam wszystkim poszukać sobie materiałów. Chyba nawet u mnie na kanale jest też taki materiał, jeden z Waldemarem Chrostowskim na temat tego judaizmu. Kiedyś miałem okazję nagrywać profesora, no wspaniały człowiek i ogromna wiedza. Polega na tym, że w judaizmie biblijnym najważniejsza była świątynia i składanie ofiary w tej świątyni. A tą ofiarę mogli składać tylko kapłani. Kapłan był osobą, która jest do tego stworzona, żeby mógł składać ofiarę Bogu. Chodzi o ofiarę Bogu. Żeby składać właśnie w świątyni i na ołtarzu. W żadnej innej religii na świecie nie ma tych trzech najważniejszych rzeczy, jak w religii katolickiej. Mamy kościół, czyli świątynię. Mamy ołtarz, mamy kapłana, który składa ofiarę, czyli ten najświętszy sakrament, co jest tam. Czyli w ofierze, oczywiście to nie jest ofiara tak jak kiedyś były składane, tylko ta ofiara już jest inna. Właśnie Chrystus nam kazał tak ofiarę składać, a nie w inny sposób, nie krwawo, tylko w ten sposób. I tak my to robimy i robią to też tylko w innym obrządku. Prawosławny, kościół prawosławny w obrządku tym wschodnim. Dokładnie te elementy właśnie tej ofiary, czyli świątyni i kapłana, tam u nich jest. Tylko tam są inne
inny obrządek i inne prawo kanoniczne. Trochę się różni od naszego tu katolickiego, czyli tego zachodniego, rzymskiego, od tego wschodniego. Tam na temat też nie chciałbym się tutaj zbytnio wypowiadać. No właśnie, bo to jest to tak jakby była opowieść na kolejny odcinek, bo ty masz olbrzymią wiedzę, jesteś encyklopedią wiedzy i jasne, chcielibyśmy z tego jak najwięcej czerpać, ale takie mam do ciebie pytanie, czy w świetle twojej wiedzy i tego jak byłeś częścią, bo ty nie jesteś osobą tylko i wyłącznie, której wiedza płynie z książek, wykładów, tak wspaniałych osób jak profesor Chrostowski, ale ty uczestniczyłeś, byłeś przed 89 już opozycjonistą, tu wspominałem wielokrotnie, jesteś na ty z Szechterem, czyli z Michnikiem, siedziałeś z nim pod celą, siedziałeś pod celą z Korwinem Mikke, jesteś na ty z Antonim Macierewiczem, także byłeś w środku i teraz pytanie, jak 89 rok i to co się działo tuż przed ma wpływ osobowo, bo systemowo, politycznie, psychologicznie to wiemy, że to jest cały czas spuścizna i oni się cały czas tego trzymają. Ale jak osobowo ma wpływ na to, co się teraz dzieje i na to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, czyli przed wyborami, bo już chyba jednak zgoda zapadła, że te wybory parlamentarne się odbędą. Jaki to będzie miało wpływ? Jak to będzie wyglądało? Jak to się wszystko jedno z drugim wiąże? W jaki sposób ci ludzie po Magdalenkowi tworzą nie tylko partię, ale i całą opozycję, która nawet na partię w najbliższym okresie szans nie ma? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Powiem tak. Nie sposób... Ja tu się popijam. Dobrze. Bo tam mam kłopoty ze zdrowiem trochę. Się przeziębiłem i muszę pewne napoje pić, żeby po prostu lepiej się czuć trochę. I to jest przykre, co powiem, ale to jest moje doświadczenie. Ja zakładałem taką partię jak Konfederacja Polski Niepodległa. To jest partia, która powstała 1 września. Nie, 1 albo 17 września, już nie pamiętam, w 1979 roku. To jeszcze długo, znaczy długo, no, rok przed Solidarnością. Zanim Solidarność powstała i zanim powstały inne organizacje po nich. Tak, Solidarność Walcząca, czy później ta trzecia Solidarność albo czwarta, kontrolowana przez Kiszczaka i przez Jaruzelskiego, ta okrągłosołowa setka. To jest ta sprzedajna, bo kiedy ta Solidarność mogła się aktywować? No, zaraz po wizycie Jaruzelskiego u Rockefellera. Nagle doszli do wniosku, że trzeba sobie budować nową Solidarność odgórnie. Właśnie tam mieli swoich odpowiednich doradców, typu Geremek, Mazowiecki i wielu innych, którzy później, jak się okazało, no, dostąpili najwyższych zaszczytów u nas, bo ten Mazowiecki został premierem, Geremek tam jakimś ministrem został. Spraw zagranicznych. Tak. Ale trzeba pamiętać, że on, to jest bardzo ważne ministerstwo. On obsadził swoimi ludźmi to ministerstwo, które jest opanowywane do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego. Tam się obsadza to ministerstwo wrogami Polski. To jest obca agentura tak naprawdę, która siedzi w nich i tak naprawdę, no co taki ambasador w Stanach Zjednoczonych, który był, albo w Kijowie, co jest. No, jaki on interes Polski reprezentuje? Albo w innych państwach. Już nie chcę mówić nazwisk tutaj, ale myślę, że wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Że nawet jak PiS objął władzę, to on nie usunął tego ambasadora ze Stanów Zjednoczonych. Cały czas był ten ambasador, który był niewygodny, który pluł na PiS, ale on musiał do końca kadencji być. Co jest w ogóle dla mnie dziwne, bo prezydent Stanów Zjednoczonych, jak
przejmie władzę, to natychmiast w pierwszej kolejności wymienia całą placówkę dyplomatyczną. Wszystkich. A u nas nie. U nas jak gdyby to pokutuje i to tak zostało do dnia dzisiejszego. Taki mój znajomy, reżyser Krzysztof Wojciechowski, filmowiec, wiele nagród filmowych, ma za swoją działalność reżyserską, to powiedział mi coś takiego któregoś dnia, że tam się niby zmieniło na zewnątrz wszystko, a w środku jest wszystko to samo, co było. Polska telewizja, w polskiej telewizji na szczeblu dyrektorskim, na tych szczeblach, które decyzyjne są, nie tam ta góra cała, tam jak prezes telewizji i tak dalej, to tam się nic nie zmieniło od czasów komuny, tam są ciągle ci sami ludzie. Albo ich potomkowie, albo przez nich ludzie wskazani. Tam się nic nie zmieniło i tam nic specjalnego, co ma służyć Polsce, nie pokaże się. Nie zobaczymy to w naszych mediach. Zobaczymy natomiast filmy, które i są one sponsorowane, które plują na Polskę i Polaków. No, a polski film, który miał właśnie Krzysztof Wojciechowski, zgodę na niego. Dostał zgodę wielu środowisk filmowych i dostał część pieniędzy nawet, które miało pokazać prawdziwe oblicze powstania listopadowego. To on już ponad 10 lat czeka na sfinansowanie tego filmu przez Telewizję Polską, mimo że ma zgodę wszystkich tam możliwych, łącznie z Kurskim nawet, który był wtedy prezesem, a to utkwiło już od wielu lat na tym szczeblu i po prostu ten film nie idzie. Nie można go zrealizować. Natomiast w międzyczasie już wiele innych filmów dostało finansowanie od Glińskiego i nawet Glińskiego miał zgodę. Od Glińskiego i od tych, i te filmy plują na Polskę i Polaków, na nasze wartości. I to jest promowane. Natomiast jakikolwiek patriotyzm, jakikolwiek wartości cywilizacji łacińskiej, bo to trzeba wspomnieć, że Polska jest w kręgu cywilizacyjnym cywilizacji łacińskiej. Nie wiem, czy tu wszyscy wiedzą, o czym ja mówię, bo niektórzy mylą, że myślą, że cywilizacja łacińska to jest związana z Watykanem. Nie. Cywilizacji łacińskiej jest rozdział Kościoła od władz. To jest podstawa. Natomiast wartości moralne, jakie cywilizacja łacińska ma, to są wartości chrześcijańskie. Ale nie ma to nic wspólnego, że Watykan może nam narzucać jakiekolwiek tutaj prawa i rządzić tu w Polsce. Nie ma nic takiego. My, ludzie, którzy kierują się wartościami cywilizacji łacińskiej, buntują się przeciwko papieżowi nawet, jeżeli czują podświadomie, że ten papież jest heretykiem na przykład, albo przybieracy. My to czujemy, my to wiemy, po której stronie prawda jest, bo prawda w cywilizacji łacińskiej stoi na pierwszym miejscu. Jaka by nie była, czy być niewygodna, ale nie ma czegoś takiego jak półprawda, ćwierć prawda, niecała prawda. Prawda jest prawdą. Może być albo prawda, albo fałsz. W logice są tylko te dwa, albo jest coś prawdą, albo fałszem. A próba jakiegoś zmaskowania, jakiejś wartości, że czy kłamstwo jest dopuszczalne? Nie, kłamstwo pochodzi od diabła. Diabeł jest ojcem kłamstwa i ono jest zawsze w przeciwwadze do prawdy. Jest po drugiej stronie. Kto stoi za kłamstwem? A kto stoi za prawdą? Jak sobie zadamy to pytanie i tak samo wybieranie mniejsze zło, to niezgodne, myślę, ludzi honorowych, ludzi, którzy wyznają te wartości cywilizacji łacińskiej. Oprócz prawdy, na drugim miejscu dla łacinników to jest, no trudno powiedzieć o drugim, ale tam jest takich pięć właściwie takich wartości i stosunek do nich określa nas cywilizacyjnie, że my jesteśmy w tej cywilizacji, a nie w innej. Trzeba dodać za Feliksem Konecznym, też polecam, to jest polski profesor, pięknie pisał o historii polskiej przed wojną i on jest twórcą jak gdyby podziału cywilizacyjnego, że
mamy takie cywilizacje łacińskie, jak na taki podział cywilizacyjny, jak cywilizacja łacińska, cywilizacja bizantyjska, na której czele stoją Niemcy, cywilizacja turańska, przedstawicielami takiej cywilizacji turańskiej to jest Rosja i Ukraina. To jest jeden krąg cywilizacyjny. Niech nam nie wmawiają, że oni wyrośli z tego samego pnia i to jest jeden krąg cywilizacyjny. Cywilizacja turańska. Później jest cywilizacja żydowska, cywilizacja arabska, bramińska i chińska. I tam jeszcze kilka innych mniej ważnych cywilizacji. Co ważnego zauważył Feliks Konieczny, że nie można być ucywilizowanym na dwa sposoby. Nie można być trochę łacinnikiem, trochę bizantyjczykiem czy turańczykiem. Nie da się tego zrobić. To taka osoba nie jest wtedy łacinnikiem. I to są takie właśnie, to się nazywa pięcioma bytu. Achowo, to jest prawda, piękno, dobrobyt, dobro i zdrowie. I stosunek do tych pięciu wartości cywilizuje nas. Tak podam jeszcze, co dla, bez, znaczy dla ludzi z cywilizacji łacińskiej jest najważniejsze. Najważniejsza jest właśnie ta prawda i dobro. I to chodzi o to, że my kierujemy się wartościami takimi jak honor i jak prawo naturalne. Choćby nie wiem, jakie prawo było narzucone przez władcę, załóżmy jakiegoś cara, cesarza, nie wiem, kogokolwiek innego, a one będzie sprzeczne z naszym sumieniem, my go nie będziemy respektować. Albo jakieś prawo przez jakąś konstytucję narzuconą, albo przez jakiś sejm narzucone nam prawo, które też będzie sprzeczne z naszym sumieniem. Ja tak mówię ogólnie, sumienie to są nasze wartości. Każdy ma sumienie. Tylko niektórzy te sumienie próbują zagłuszyć. To nie jest tak, nawet człowiek zły ma sumienie i wie, że źle robi, tylko że on próbuje zagłuszyć te sumienie. Żeby one, bo to jest głos, który woła o to, bądź dobry, czyń dobrze, tak jest nieprawidłowo, nie sprzedawaj się, nie głosuj na tego, na mniejsze zło. To jest sumienie. Nie głosuj na mniejsze zło. Nie głosuj na zło w ogóle. Natomiast no, ci, co głosują, to zawsze sobie jakoś to wytłumaczyć muszą. To się nazywa taki, w psychologii jest taki syndrom, dysonans poznawczy Festingera. Taki jest właśnie, to jest osoby sobie tak tłumaczą coś, co nie powinni robić, a zrobili. I tu trzeba tutaj we własnym sumieniu wszystko rozstrzygać. Rozumiem, że często ja też czasami jesteśmy zmuszeni do pewnych działań, bo nie mamy innego wyjścia. Tak było właśnie przy głosowaniu między Kwaśniewskim a Wałęsą. No ja też dałem się zwieść wtedy pewnym tym, że jak to możliwe, że człowiek walczył z komuną tyle lat, ale wtedy też byłem jeszcze nie do końca tak doświadczony jak teraz. Niewiele, mimo że już więcej wiedziałem niż ponad 90% ludzi w Polsce. Ja już więcej wiedziałem, bo znałem to środowisko od środka, wiedziałem, kto jest kto. Wiedziałem, że Wałęsa był Bolkiem. Ja już w 81 roku o tym wiedziałem, że Wałęsa był Bolkiem. No właśnie, skąd to wiedziałeś? Skąd wy, opozycjoniści, wiedzieliście, że on jest Bolkiem? Mieliście dostęp do materiałów Służby Bezpieczeństwa? Czy ktoś wam powiedział? Czy widzieliście sytuację? Byliście naocznymi świadkami sytuacji, które wam to potwierdzały? Skąd to wiedzieliście? Bo jest teraz coraz większa grupa ludzi, których nie było słychać wcześniej, którzy mówili, że już wtedy wiedzieli, że Wałęsa był Bolkiem, którzy 10 lat, prawie 10 lat przed wyborem go na prezydenta Polski wiedzieli, że to był agent. Ja byłem na pierwszym, wcześniej myśleliśmy, że Wałęsa jest rzeczywiście taką osobą, która tak się wszystkim wydawało, bo agenta nie tak łatwo rozpoznać, jeżeli nie ma się jego kwitów.
to on jest do tego szkolony, ale jak każdy człowiek wcześniej czy później zrobi błąd i można go rozpoznać po tym. Natomiast co się działo z Lechem Wałęsą? W 1981 roku, jakoś tak pod koniec wakacji, na początku września chyba, w hali Oliwa odbywał się pierwszy zjazd NSZZ Solidarność. Ja byłem na tym zjeździe. Brałem udział od początku do końca. Brałem udział jako redaktor. Ja już wtedy byłem dziennikarzem. Wydawałem wtedy taki tygodnik Sumienie się nazywał. To był tygodnik Sumienie Komitetu Obrony Więzionych za Przekonanie. Dostałem specjalną przepustkę z regionu Mazowsze na wejście na wszystkie solidarnościowe, jak to powiedzieć, no, i strajki, wszystkie zjazdy i wszystkie spotkania, gdzie się zarząd spotyka i tak dalej, i mogłem być świadkiem, tak jak jako dziennikarz obecnie chodzę do Sejmu i też słucham, co oni na tych komisjach mówią, ale trzeba mieć dużo czasu, żeby chodzić na wszystkie komisje. Tak i wtedy to robiłem i chodziłem i słuchałem, obserwowałem tych ludzi i później no, musiałem coś na ten temat później albo innym przekazać, powiedzieć, albo coś napisać w tym tygodniku, żeby, no, żeby wypełnić tą, tą swoją powinność, do której się jak gdyby sam zgłosiłem. I dostałem taką delegację, jeszcze jeden taki mój kolega, dwóch nas było, pojechało tam do tego Gdańska, żeśmy tam siedzieli z tydzień, jakoś to trwało. No robiło to wrażenie. To hala Oliwy, bardzo duża hala, dużo delegatów, dużo tego i był wybór na przewodniczącego Solidarności. No tam Andrzej Gwiazda praktycznie miał przewagę na to. Ale ostatecznie delegaci ustalili to, że wybieramy Wałęsę, pomimo to, że wiedzieli, że Wałęsa jest agentem. Ale odpowiedzialność za ojczyznę, jaką wtedy mieli, to ona jak gdyby podsunęła taką myśl wszystkim i taką nie uczynili później, że szykuje się w Polsce stan wyjątkowy. O tym już wszyscy wiedzieli, domyślali się, szczególnie po tych wydarzeniach w Bydgoszczy z Rólewskim, co tam się działo. I jeżeli będzie stan wyjątkowy, nikt jeszcze nie wiedział, że to będzie stan wojenny, tylko stan wyjątkowy w tym razie. No to będzie niedobrze, jeżeli wybierzemy kogoś innego jak Wałęsa. Skąd wiedzieli ludzie, że jest stan wyjątkowy, że będzie stan wyjątkowy? To jest bardzo ciekawa sprawa. Zaraz do tego też dojdę. Bo to jest też bardzo ciekawa rzecz. Skąd nagle ludzie wiedzą, że coś się stanie i rzeczywiście się to stanie. To jest plan, który realizują służby i żeby przyzwyczaić ludzi do tego, to trzeba wcześniej to wrzucić do środowiska, żeby to środowisko się przyzwyczajało z tym, że nie ma innego wyjścia i musi tak robić i nie może działać inaczej. I w związku z tym zdecydowali delegaci, że wybieramy Wałęsę, bo jak dojdzie do takiej sytuacji stanu wyjątkowego, to nikt Gwiazdy w świecie nie zna. Wałęsa był znany wszędzie w świecie, we Francji, w Niemczech, w Szwecji, w Stanach, w Australii. Był znany jako ten przewodniczący Solidarności. I tu chodziło o to, że jak będzie jakiś Gwiazda, to no to to sprawie nie pomoże. Jako no, bo gdyby Gwiazda od początku był i byłby znany, to nie było problemu. To, tam się bardzo szybko toczyły te wszystkie, każdego dnia się wszystko zmieniało. Ci prowokatorzy ze służb robiły wszystko, żeby zniszczyć ten oddolny ruch, bo to rzeczywiście był oddolny ruch, bo w pewnym momencie oddolny ruch po tym zjeździe, mimo że był sterowany odgórnie przez agentów, agenturę różnej maści, to ludzie oddolnie w swoich zakładach pracy starali się oczyszczać środowisko z różnych agentów, takich jak Michnik, Kuroń,
jak nie wiem, bo tu jesteśmy na YouTubie, to nie mogę pewnych rzeczy mówić, ale w sumie dlaczego nie, bo to jest historyczny fakt. No właśnie, ale dobrze, to weź teraz głęboki oddech, napij się swoich ziółek gorących, mam nadzieję, bo tylko takie działają. Witaminę C piję. A witaminę C, no to gorąca być nie może. Więc Darku, powiedz mi, czyli jednak mimo wszystko słuchanie takiego doradztwa niby zdrowego rozsądku, że ktoś tam pomimo tego, że jest agentem bądź zachowuje się w nieodpowiedni sposób, zachowuje się niezgodnie z polską racją stanu, z narodową racją stanu, a jednak mimo to trzeba mu dać szansę, bo nie mamy nic lepszego, albo będzie to lepiej wyglądało na arenie międzynarodowej, albo jest najbardziej znany, nie wolno go teraz w jakiś sposób obniżać jego wartości, doprowadziło do tego, co mamy teraz. Więc co robić w dzisiejszej sytuacji? Popełniać te błędy, które popełnili delegaci Solidarności, nie mówię o agenturze, bo agentura oczywiście to było jej zadanie i to było w jej interesie, w jej wspaniałym interesie. Ja myślę, że agentura wtedy, działając na korzyść Lecha Wałęsy, nie spodziewała się, jakie korzyści po 90 roku będzie za to miała i w jaki sposób państwo polskie na kilkadziesiąt lat przejmie i trzyma do tej pory, bo tak jak już powiedziałeś, tych staruszków już nie ma, bo to byli ludzie w wieku kilkudziesięciu lat wtedy, no to teraz są leciwi, ale przecież ich dzieci, ba, trzecie pokolenie, wnukowie jako menedżerowie, jako biznesmeni, jako celebryci, jako prokuratorzy wchodzą czerwoną falą ubraną w tęczowe chociażby kolory, ubraną w różnego rodzaju odcienie połączone z niebieskim, czy to Unii Europejskiej, czy to różnych innych państw, które mają niebieski kolor w swoim oznaczeniu. Nawet sobie nie zdawali z tego sprawy, to co? To nadal powinniśmy, ktoś tu rzucił taki komentarz typu: panie Andrzeju, nie Andrzeju, nie można tak na forum. No właśnie, nigdy nie można było na forum. Nigdy nie można było mówić, że czarne jest czarne, białe jest białe. I nadal nie można, naprawdę nadal nie można, uwierzcie mi, moi drodzy. To do czego my, Darku, cały czas wybierając mniejsze zło, żebyśmy to mogli łykać, gówno, przepraszam za wyrażenie, no chyba za to nas nie usuną. W mniejszych kuleczkach jest dużo łatwiejsze do przełknięcia niż powiedzmy cały talerz naraz. Dokąd nas to doprowadzi? Ja zwykły szeregowy człowiek, szeregowy obywatel, szeregowy patriota pytam. Ja powiem więcej. Ja zauważyłem, żyłem i w tamtych czasach, znam tamtych ograniczenia tamtych czasów i obecnie. Powiem więcej. Dziś mamy o wiele gorzej jak wtedy. Wtedy wróg był sprecyzowany, łatwiej było go rozpoznać i pokonać. Łatwiej nam było pokonać komunę, jak obalić stół okrągłostołowy. To jest po prostu rzecz, od tego trzeba zacząć. Trzeba przewrócić stół okrągłostołowy. Jak go przewrócimy, to już będzie prościej, ale to jest bardzo ciężka sprawa do zrobienia. Nikt w Polsce do dnia dzisiejszego nie rządzi cały czas polityka okrągłostołowej. Bez tego znamienia, tak? Dobrze powiedziałem? To było znamie, które zostało wybite. To znamie przyjmuje każdy polityk wchodząc na pewnego rodzaju poziom polityki, czy to samorządowej, czy polityki związanej z tą polityką centralną. Ci wszyscy ludzie mają takie znamie okrągłostołowe, i to wszyscy co do jednego. Mają pewnego rodzaju obawy, są nauczeni usłużności, pochylania głowy, są nauczeni, że o pewnych rzeczach mówić nie wolno, nie warto,
nie w tym czasie, albo w ogóle o tym mówić nie wolno, bo kiedyś będzie lepszy czas. Kiedy będzie dobry czas na odkrycie oszustwa, na odkrycie agenturalności, na odkrycie przywiązanie właśnie do wartości okrągłostołowych? Po 30 latach nadal nie ma na to czasu? Ja powiem, nazwałbym to, co my żyjemy, ten twór, nie trzecią RP, a Republiką Okrągłostołową. To jest tak jak sanacja. Sanacja to też niby była Polska, ale tak naprawdę to była okupacja Polaków. I mamy dzisiaj to samo. Dzisiaj żyjemy pod okupacją Republiki Okrągłostołowej. Wcześniej żyliśmy pod okupacją PRL. Jeszcze wcześniej była niemiecka i sowiecka okupacja, a wcześniej była okupacja sanacyjna. Tak naprawdę Polska to tylko krótki okres między 1918 a 1926, z tym, że jeszcze do 1922 roku trwały walki o ustalenie granic Polski. Jeszcze nie do końca było wiadomo, jak Polska będzie wyglądać. Tak naprawdę mamy tylko krótki okres istnienia takiego zrywu narodowego, który został bardzo szybko przez różnej maści agentów. Szkoda, że nie mogę o tym wspomnieć. Jakich agentów? No wcześniej mówiłem o tym na tym zlocie tam. Co to za agentura? Bo to jest kontynuacja tej agentury. Tu się nic nie zmienia. Trzeba wiedzieć, że ci agenci, ich celem było stworzenie judeopolonii w Polsce. To był ten cel. I tu, Darku, postawmy kropkę, dlatego że minęła godzina naszego spotkania. Te fakty ja wiem akurat z Muzeum Poli, którego dnia był taki wykład pani profesor Żyndul, chyba Joanna Żyndul, tak ma na imię, to jest profesor Muzeum Polin, która dała wykład na temat Piłsudski a żyć. I ona to tam publicznie powiedziała. To skoro oni o tym publicznie mówią, nie widzę jakiegoś problemu, żebyśmy my mieli tego nie powtarzać. 700 tysięcy Żydów przyjął do Polski towarzysz Ziuk z terenów drugiej, pierwszej Rzeczpospolitej, ściągnął do Polski zamiast Polaków. Po traktacie ryskim, po zakończeniu wojny między Polakami a bolszewikami, podpisany został traktat pokojowy w Rydze w 22 roku, bodajże w marcu chyba. I on właśnie ustanowił nasze wschodnie granice. Granice wschodniej Rzeczpospolitej do Zbrucza, to na terenie jako rdzennych terenów, tam jest napisane jako rdzenne tereny nasze polskie, nie inne. No tam na całą Białoruś obecną, można powiedzieć, mieliśmy i część Litwy. To są nasze jak gdyby rdzenne tereny. I co się stało? Po zamachu majowym, to Żydzi sami mówili, nigdy Żydom się tak dobrze nie powodziło w Polsce, jak za okresów od zamachu majowego do 1935 roku, czyli do śmierci Józefa Piłsudskiego. Żydzi uzyskali specjalne przywileje tutaj, mogli żyć sobie na nasz koszt. 700 tysięcy to jest ogromna ilość Żydów dostała polskie paszporty bez prawa wcielania do armii, nie musieli oni służyć nikomu. Dostali przywileje, dostali jakieś inne korzyści, o tym się już nie dowiedziałem jakie. Trzeba byłoby się spytać pani profesor, może by... Połączenie OBS się ponownie połączył, brak danych, mieliśmy przez cały czas znakomite, doskonałe połączenie. O, doskonałe połączenie wróciło, zaczyna nas rwać, nie wiem dlaczego, ja to cały czas monitoruję. Przez cały program. Program już trwa jakiś czas i wydaje mi się, nawet widzę po wyświetleniach, że zorientowali się, że jesteśmy na antenie. Dlatego jest to moment, żeby ten program zakończyć i obiecać Państwu, że w najbliższym czasie będziemy ten temat kontynuować jako drugą część każdej agentury, która tworzy własną opozycję. Część druga, Dariusz Jaworowski. Darku, jeżeli uda nam się, to pociągniemy ten temat we wtorek, żeby tego nie rozwlekać, a dzisiaj
ja się z Państwem będę żegnał, bo jeśli nie my, to za chwilę nam pomogą się z Wami rozłączyć. Przypominam Państwu, maksymalna ilość internetu, doskonałe połączenie, wyskakuje mi taka informacja. Nadajemy z samego centrum, nie może być bardziej w centrum Radomia. Radom to nie jest małe miejsce, nie stoi gdzieś tam w polu przy jakiejś szopie, także nie jest to nasza wina. Nadaliśmy godzinę, więc następnym razem we wtorek już spróbujemy pójść na Banbaju. Dareczku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Będziemy to kontynuować, ale dzisiaj, żebyśmy wyszli z tarczą, nie na tarczy, kończmy już ten program, niech sobie ludzie go udostępniają, niech go ludzie pchają dalej. On oczywiście na Banbaju będzie dostępny, bo nie wiadomo, co się z nim tutaj będzie działo w najbliższych godzinach. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, Darku. Wszystkich, z Wami wszystkimi się serdecznie żegnam. Jeśli się nic nie wydarzy, zapraszam na część dalszą we wtorek. Dobrze, Darku? Dobrze, ja też chciałem wszystkich pozdrowić takim staropolskim powiedzeniem czołem Wielkiej Polsce. Czołem, Darku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. To był Dariusz Jaworowski. To była przed chwilą próbka tego, w jaki sposób nam umilają życie. Ja się z Wami spróbuję połączyć ponownie. Być może już będziemy przygotowani, już powtarzam po raz kolejny, do Banbaja. Tam będziemy sobie mogli dalej porozmawiać, jak to dalej wyglądało. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego. Cieszę się, że ponownie wróciłem. Mam nadzieję, że zagoszę jak dawniej na stałe w Waszych domach. Wszystkiego dobrego. Czołem Wielkiej Polsce.